chciałabym zachęcić dzieci i młodzież do udziału w konkursie Rodzina Zastępcza i jej Dzień z Życia. Konkurs, który ma promować rodzicielstwo zastępcze na prace plastyczne, techniką dowolną. Prace można składać do 27 września w siedzibie PCPR przy ulicy Grodgera. Głosowanie odbędzie się na Facebooku jednostki w dniach od 2 do 6 października. Wygra praca, która uzyska największą liczbę polubień. Przewidzieliśmy 3 nagrody główne. Będą to vouchery z możliwością wykorzystania na zakupy w Empiku. Pierwsza nagroda w wysokości 500 zł, druga nagroda 300 zł i trzecia nagroda 150 zł. Konkurs ma za zadanie zwiększyć świadomość funkcjonowania rodzin zastępczych w naszym społeczeństwie oraz zachęcić rodziny do przyjmowania nowych dzieci do pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina również, że przez cały rok można skorzystać z pomocy Centrum Kryzysowego. Zachęcam osoby, które potrzebują porady psychologa, pedagoga czy też specjalisty do spraw interwencji kryzysowej do zgłaszania się do Powiatowego Centrum. Również w godzinach naszego funkcjonowania, przede wszystkim od 7.30 do 15.30, ale specjaliści również będą do godziny 20.00 przyjmować zgłoszenia, więc wszystkie osoby, które są chętne, odczułyby taką potrzebę konsultacji chociażby, to bardzo serdecznie zapraszamy. Warto również przypomnieć, że od dzisiaj ruszają spotkania z młodzieżą Świat Młodych. Jeżeli czujecie, że macie tematy, z którymi chcielibyście dyskutować, są u Was jakieś takie sprzeczne uczucia, czasami macie złość w sobie na zagadnienia, których może nawet nie rozumiecie. Zapraszamy, będziemy próbować wspólnie rozwiązywać te zagadnienia, ale przede wszystkim chcemy, żebyście się nawzajem sami słuchali i tak naprawdę, żeby powstała grupa, która się będzie nawzajem wspierać.